Siemanko, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Komson, a dzisiaj jest 19 odcinek kariery z zawodnikiem. Zobaczymy, dzisiaj przed nami tak samo 3 albo może nawet 4 spotkania. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Miejmy nadzieję, że utrzymamy się na drugim miejscu w tabeli i jedziemy teraz spotkanie z Hoffenheimem. Pierwsza akcja, minuta 40, podanie prostopadłe do mnie, lecz niestety piłka nie doszła, ponieważ jest spalony. Minuta 42, jak widzicie, ostra kopanina w naszym polu karnym i tracimy niestety bramkę. Ludwik strzela nam gola w 42 minucie. Doliczony czas gry, odbieram piłkę i dosłownie minimalnie strzelam obok słupka. Tak się kończy pierwsza połowa, musimy po prostu odrobić straty, miejmy nadzieję, że jeszcze uda nam się wygrać ten mecz. Minuta 48, wrzucam piłkę w pole karne, lecz nic z tego nie wychodzi. Minuta 58, ponownie podanie do mnie i znowu jestem na spalonym. Minuta 70, ponownie schodzę do środka i niestety strzelam obok bramki. Minuta 73, przychodzę dwóch obrońców, wrzucam i znowu nic z tego nie wychodzi. Minuta 80, otrzymuję podanie, lecz jak widzicie obrońcy są cały czas czujni. Minuta 86, na szczęście nasz bramkarz na posterunku było, normalnie byśmy stracili bramkę, jak widzicie zresztą. Koniec meczu, niestety, ale przegraliśmy to spotkanie, nie udało nam się odrobić jednego gola. Moja ocena meczowa 6,7, mam nadzieję, że mecz wam się podobał mimo przegranej. Jedziemy z następnym spotkaniem. Minuta 8, Werder w natarciu, lecz na szczęście nasi obrońcy od razu tutaj interweniują i niestety Werderowi nie udało się zaatakować. Minuta 29, wrzucam piłkę w pole karne, lecz niestety kolega z zespołu nie doskoczył. Minuta 31, oddaję strzał po ziemi i mamy gola w 31 minucie. Jak widzicie, strzeliłem na lewy słupek. Zobaczmy to jeszcze na powtórce. Zobaczymy, jak ten mecz się zakończy. Jedziemy dalej. Minuta 45, mamy rzut rożny, niestety nic z niego nie wychodzi, koniec pierwszej połowy. Musimy wygrać ten mecz, jeśli chcemy po prostu awansować na drugie miejsce, ponieważ w tamtym meczu spadliśmy na trzecie. Minuta 49, wrzutka na moją głowę, ja tutaj próbuję zrobić przewrotkę, lecz nic z tego nie wychodzi. Minuta 53, przejmuję piłkę, oddaję strzał i uwaga, mamy piękne okienko i już wygrywamy 2-0. Minuta 67, ponownie oddaję strzał, lecz tym razem bramkarz na posterunku. Podaję prostopadle do Hoffmana, lecz Hoffman na spalonym. Minuta 79, wrzutka w nasze pole karne. Jak widzicie, naprawdę bramkarz fenomenalnie się tutaj zachował, ponieważ mogliśmy stracić bramkę, a on to ładnie obronił. Minuta 87, ponownie interwencja naszego bramkarza i jak widzicie, znowu ładnie piąstkuje. Niestety, ale już jest 90 minuta. Myślę, że gdyby nie koniec meczu, no to byśmy wygrywali jeszcze więcej. Jak widzicie, moja ocena meczowa 9,5. Mam nadzieję, że ten mecz również wam się podobał. Jedziemy już z trzecim meczem, z trzecim spotkaniem, a zobaczycie, z kim się teraz zmierzymy. Pierwsza akcja, wrzucam do Bendera i Bender tutaj bezproblemowo pakuje piłkę do siatki. Zobaczmy to jeszcze na szybko, na powtórce i jedziemy dalej. Minuta 21, nasi rywale mają rzut wolny. Jak widzicie, tutaj przejęliśmy piłkę, znowu straciliśmy i znowu przejęliśmy. Biegnę w stronę pola karnego, oddaję strzał i mamy kolejnego gola. Jest już wynik 2-0. Doliczony czas, akcja, w której nie brałem udziału. Jak widzicie, tutaj Aubameyang tym razem pakuje piłkę do siatki. 3-0 w pierwszej połowie, myślę, że to nie jest wcale taki zły wynik. Minuta 58, tym razem my mamy rzut wolny. Tutaj jeszcze, jak widzicie, zawodnik z Borussii dobija to z główki, ale bramkarz tym razem na posterunku. Minuta 66, nasz rywal tutaj próbował coś zdziałać, ale jak widzicie, od razu traci piłkę. Minuta 72, z nie wiadomo jakich przyczyn muszę zejść z boiska. Nie wiem, może byłem zmęczony, ale no nic, mówi się trudno. W kącie jedna bramka i jedna asysta. Jedziemy dalej. Okej, przed nami ostatnie spotkanie w tym odcinku, jak widzicie gramy z Manchesterem, przesumulujmy to spotkanie, wygraliśmy 1-0, jestem bardzo zadowolony, ponieważ awansujemy dalej do Pucharu Mistrzów. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, jeśli tak, to nie zapomnijcie zlajkować fanpage'a i dać łapkę w górę pod tym filmikiem. To już by było na tyle, do zobaczenia, na razie, cześć!